błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto na twojej drodze stanęła ta, która w chwili zwiastowania odpowiedziała Bogu: tak, oto Maryja, służebnica Pana. Maryjo, ty równie dobrze, jak twój syn, wiesz, że przyczyną jego, a zarazem i twojej męki jesteśmy my, że to my poprzez nasze grzechy wołaliśmy u krzyżu, że to nasze grzechy były katowskimi kiczami, że to z naszych grzechów upleciona była cierniowa korona, że to nasze grzechy przygotowały krzyż. Wiesz o tym, cierpiąc razem z twoim synem podczas tej drogi na miejsce egzekucji. Święty Jan Paweł mówił: stałem się na nowo dłużnikiem Najświętszej Dziewicy. Czyż mogę zapomnieć, że wydarzenie na placu świętego Piotra miało miejsce w tym dniu i o tej godzinie? Wszak we wszystkim, co mnie w tym właśnie dniu spotkało, odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli. Panie, wierzę w Ciebie, ale pomóż mi wraz z Twoją matką kroczyć po drogach zawierzenia Bogu. Któryś za nas cierpiał rany, krzyż przejmują, nieść będą siostry zakonne. Być bliżej Ciebie chcę,
Przyjął. Będzie kręcie wezwanie, tak? To co? Głos.